ludzie, dzisiaj bez zbędnej gadaniny, absolutny mistrz musicalu. Myślę, że zarówno jak my i wy czekaliście i mieliście nadzieję długo. I oto pojawił się Wojciech Kościelniak. Wojtku, tyle o tobie już napisano prac, książek, pracy magisterskich, prac licencjackich. Sama napisałam chyba ze dwie, związane z twoją osobą. Tyle wniosłeś do świata musicalu, że no nawet ciężko o tym mówić i jedyne co mogę zrobić, to przeczytać ci w tej chwili cytaty z ludzi, których popytałam o ciebie. I co mówili? Mówili tak: geniusz, mistrz musicalu, twórca totalny, wizjoner. W pracy z nim jestem gotowy na wszystko i zniosę wszystko, bo wiem, że efektem będzie doskonały teatr. W polskim musicalu zagrać u Kościelniaka to taki prestiż, jak zagrać w Teatrze Dramatycznym u Warlikowskiego. Zawdzięczam mu to, jaką aktorką się stałam. Reżyser kobiet zachowuje w spektaklu parytety. Kobiece role są równorzędne męskim, dba o ich istnienie w spektaklu, eksponuje je, uwiarygadnia, tworzy charaktery kobiece z krwi i kości, skomplikowane, wielowymiarowe, prawdziwe. Jak większość reżyserów bywa despotyczny, jest perfekcjonistą i chyba pracoholikiem. Porozmawiajmy o tym właśnie. Perfekcjonizm i pracoholizm. Perfekcjonizm to znaczy taka niezgoda na byle jakość, tak rozumiem, aczkolwiek perfekcjonizm jest negatywną cechą, tak w ogóle ja to postrzegam, to znaczy zgoda na to, że jest gdzieś pierwiastek błędu, brudu, jest potrzebna. Ja nie ukrywam, że od jakiegoś czasu staram się już tak konstruować spektakle, żeby one miały taki pierwiastek błędu, to znaczy jeśli są sceny, które powinny być idealnie równo zatańczone, idealnie równo zaśpiewane i tak dalej, to tego wymagam, bo wydaje mi się, że to jest okej. Natomiast są sceny, które lepiej brzmią, jeśli są improwizowane, jeśli nie wiadomo do końca, co się w nich wydarzy i też staram się dać taki... pozostawić aktorom możliwość własnego konstruowania tej roli. Zresztą zauważcie, że jak przyjeżdżam na próby wznowieniowe, to najczęściej nie za dużo wam zmieniam, prawda? Wy spektakl żyje, już się... praktycznie nic. Dokładnie. On się rozwija w jakimś kierunku i ja sobie zazwyczaj myślę, że jeśli to nie odwraca sensów, a to się bardzo rzadko zdarza, to fajnie, że to jest w rękach ludzi i że się trochę zmienia. Natomiast mam takie poczucie, że przy wypracowywaniu tego świata potrzebna jest duża dyscyplina, bo jak powstanie coś, wiecie, każdy kto tworzy spektakl, próbuje go stworzyć ze swojej wyobraźni. I aktor, i scenograf, i oczywiście reżyser, i kompozytor, i tak dalej. Natomiast jak jedna głowa nad tym nie panuje, no to się to robi z tego bałagan i miszmasz. I po prostu taki ogólnowojskowy spektakl. Dlatego staram się być precyzyjny i bardzo dużo jakby opisywać, w jakiej sprawie przygotowujemy daną scenę i z jakich składników ona się powinna budować i tak dalej. I wtedy mam wrażenie, że może powstać dopiero coś ciekawego i to też nie od razu. Więc po prostu nie umiem powiedzieć. Ja też perfekcjonizm... Jest taka, że ten twój perfekcjonizm, to, że czasami, nie wiem, 10 razy prosisz, żebyśmy wyszli z tej samej nogi, tak, to ma potem w późniejszym graniu spektaklu jednak bardzo dobre efekty. Bo jak coś robimy tak, dobra, to potem spektakl się rozłazi. A jednak te twoje spektakle dzięki temu właśnie, dzięki temu takiemu czasami szkoleniu tej musztrze, że tak to nazwę, one się potem tak trzymają doskonale, więc... Tak, ja jakby staram się nie mieć w sobie perfekcjonizmu dla perfekcjonizmu, to znaczy tylko po to, żeby to było doskonałe, bo dzieło perfekcyjne jest bezduszne. To ja takie mam wrażenie, że ono nie ma duszy, jak się nie pozostawi wolności, jakiegoś pierwiastka części, która jest wolna w środku. Więc staram się panować nad tym, natomiast jednocześnie rzeczywiście jest tak, że nie wiem, przygotowując scenariusz na przykład i tak dalej, to staram się być maksymalnie przygotowany, dlatego, bo wiem, że połowa tego podczas pracy pójdzie do kosza. Tak czy siak, więc im lepiej będę przygotowany, tym mniej potem jest niepewności wobec aktorów. A wiadomo, że jeśli jest kilkudziesięciu aktorów na scenie, to oczekują reżysera, który jednak będzie wiedział, dokąd zmierza podczas danej sceny, a nie zastanówmy się, prawda, i tak dalej. To wymaga też i takiej sprawności, i dyscypliny, i tempa, taka praca, żeby utrzymać energię,
Więc trochę to jest pewnie, biorę sobie i pewnie słusznie do serca jako wadę, ale też i trochę jako metodę. No, można to postrzegać jako wadę, jako zaletę jednocześnie. No tak, oczywiście. A co z tym pracoholizmem? Jest coś w tym na pewno, to znaczy przez lata tego, że ja właściwie od 95 roku każdego roku przygotowuję przynajmniej 3 przedstawienia. No to jest tego dużo, prawda? Czasami 4, czasami 2, ale tak naprawdę plus jeszcze przynajmniej każdego roku są 2, obecnie 4 egzaminy w szkołach teatralnych, które też przyjmują jakąś formę zamkniętą. W związku z czym po prostu ja się przyzwyczaiłem do tego, że zawsze jest coś do zrobienia, że zawsze trzeba nadążyć. Ale druga sprawa jest taka, że mam to szczęście, że mój zawód jest moją pasją, że ja to po prostu uwielbiam i kocham. Są, nie wiem, ja oczywiście bardzo lubię, nie wiem, wybrać się w góry, jeśli mogę, i pochodzić. Uwielbiam czytać książki, ale to też właściwie jest część, którą potem wykorzystuję w scenariuszach i później wykorzystuję to w swojej pracy. Więc natomiast poza tym lubię pójść do kina, lubię się, nie wiem, ale już na przykład ze spotkaniami z ludźmi jest różnie, no bo siłą rzeczy w moim rodzinnym mieście jest mnie niewiele, z rodziną się spotykam, owszem, i kocham te spotkania rodzinne, no ale to są siłą rzeczy dość zawężone tematy, prawda? A tak to w każdym mieście jest ktoś inny, inne rozmowy, inni ludzie i też trzeba szanować to, że aktorzy po próbie często chcą od reżysera odpocząć po prostu i to jest normalne, prawda? To znaczy od jego głosu, od jego światopoglądu, od jego energii, od tego to jest jak najbardziej naturalne. A nie czujesz się czasami już taki twórczo wyczerpany, wypalony, robiąc tyle non-stop? Zdarza się, ale to też jest tak, że ja staram się brać tylko te rzeczy, które mi naprawdę sprawią radość teraz. W związku z czym, nie wiem, jeśli jest tak na przykład, że zostaje zaproszenie i mogę przygotowywać według własnego scenariusza, który trzeba napisać, albo przetłumaczyć, albo coś takiego, no to jest zawsze tak wielkie wyzwanie, to jest zawsze taki fajny lęk, że ja czuję, że mam się po co budzić następnego ranka, bo trochę o to chodzi, nie? Żeby robić rzeczy ważne. Ja mam poczucie, że dostałem wielką szansę, jestem wielkim szczęściarzem, że ciągle jeszcze mam zaproszenia z teatrów, że mam gdzie pracować. No i chyba zawsze będziesz miał gdzie pracować. To nie jest tak, to jest zawód, jak wiecie, po prostu reżyser to jest panna na wydaniu, albo się podoba, albo nie. I po prostu to są okresy, gdzie się bywa bardziej, że tak powiem, modnym, mniej i tak dalej. I teraz ja staram się być, tak pracować, żeby dla kolejnych, może nie pokoleń, bo to aż taki stary nie jestem, ale żeby dla kolejnych aktorów, którzy przychodzą do zawodu, żebym był dla nich ciekawy, żebym i dla widzów, żeby lubili mój teatr po prostu, więc tak. No. Zespół zauważył jeszcze jedną charakterystyczną, interesującą cechę, że przesiąkasz klimatem tworzonego spektaklu. Wow. Przy Her podobno byłeś wyjątkowo wyluzowany, przy Francesco jakby natchniony, przy Wiedźminie zespół ocenił jako spięty. Okay. Jesteś tego świadomy? Być może tak. Znaczy to, że przy Herach to... Znaczy nie wiem, czy ja byłem wyluzowany, natomiast to, że starałem, znaczy wyluzowany, pewnie pod pewnymi względami tak byśmy balowali do rana tam i tak dalej, to jeśli to oznacza, tak, to na pewno, ale też i niektóre to pewnie przypadkowo, ale staram się też myśleć spektaklem, czuć go, siłą rzeczy się nim przesiąka, więc pewnie tak, aczkolwiek gdybym teraz reżyserował HR, to nie byłbym przesadnie wyluzowany, już po prostu jestem starszy, więc myślę, że to trochę też na tym polega, ale... I czasy w teatrze się zmieniły. Ale tak, nie tak. Siedziałbyś do rana już? No chyba bym nie dał rady już. Nie te czasy, jak to się mówi, ale nie. Ciekawe spostrzeżenie i jeśli się tak dzieje, to właściwie to jest dla mnie komplement, to fajnie, bo staram się bardzo żyć przedstawieniem i tym, co ono niesie, nie? Także... A zespół też przenika? To przeczucie, uczucie? Przenika, jak najbardziej, bo to się bardzo udziela nam też to, co niosą ze sobą twórcy. Okay. To bardzo na nas wpływa, no, zawsze, okay. Przy każdej produkcji.
No i zresztą to widać też w tym, jak ludzie do ciebie przychodzą przygotowani, jak ty przychodzisz perfekcyjnie przygotowany. Tak. No naprawdę nigdy się nie zdarza przy żadnej produkcji, żeby ludzie przychodzili, umieli te teksty wszystkie już na pamięć, byli tak wyryci. To się tylko u ciebie zdarza, chciałam ci powiedzieć, zaznaczyć chciałam. Ale to jest wybitny zespół, po prostu to też jest tak, że nie mówię, żeby... Każdy chce też trochę tak, jak to powiedzieć... No zadowolić ciebie, wiesz? Jest coś takiego we wszystkich aktorach, tak. Zauważam, że dobra, przyjeżdża Wojtek, ja po prostu dam z siebie maksa najlepiej, będę umiał, będę wszystko. Każdy ma taki w środku imperatyw wewnętrzny, że do kościelniaka to nie można po prostu być. To tak potem jest, że odbywa się jakaś scena, ja mając, że tak powiem, wiedząc ile trwa, szczególnie na przykład w szkołach teatralnych, ile trwa od momentu mojego pomysłu do jakiegoś takiego efektu, który jest, a tutaj często jest, że ja powiem i jeszcze nie zdążę się rozpędzić, a to już jest, okej, okay, dobra, fajnie. Więc tak, ten zespół jest fantastyczny. Wy to robicie, razem to robimy, tak? Myślę, że to razem to robimy, to jest, myślę, że nigdy nie jest tak, że jedna osoba coś może zrobić. To jest tak, że jeśli powstają rzeczy cenne, to jesteśmy wszyscy razem w tym, łącznie z cudownymi realizatorami, którzy to są, którzy też wnoszą swoją energię. Zobaczcie, ile Mateusz Pietrzak, prawda, ile, nie wiem, ile energii jest już w scenografii Mariusza Napierały, ile w poprzednich Damiana Styrny, ile w muzyce Mariusza, ile w muzyce Piotrka Dziubka i tak dalej, to myślę, że to wszystko jest takie, że to działa i to po prostu, jeśli tworzymy wspólną chemię, to potem idzie. Natomiast jeśli my się między sobą gdzieś boksujemy, to też to potem czuć. To jest, że tak powiem, piach w koła wtedy, tak? A, tyle przełożonych tytułów, już nawet Solaris Lema. Znaczy ja nie przełożyłem, chyba że na scenę w tym rozumie. Na scenę, tak. Scenicznych adaptacji. Mhm. Nasuwa się pytanie, czy pokusiłbyś się o stwierdzenie, że każdą książkę jesteś w stanie przełożyć? Nie. Na scenę. Nie, to znaczy... Może inaczej, pewnie wiele się da, no ale tylko scena ma swoje wymagania, nie? To znaczy załóżmy, że bierzemy teraz książkę, która się nazywa Biblia, no przełóżmy ją na scenę. Idąc, biorąc, że tak powiem, na warsztat Biblię, to można z tego zrobić nawet spektakl półgodzinny, wbrew pozorom, i biorąc to, że tak powiem, takim językiem, załóżmy Jerzego Grzegorzewskiego, wybitnego, wspaniałego twórcy, który był mistrzem skrótu, lapidarności, metafory, to by się dało w takim rozumieniu. Tylko czy jest warto, czy powstanie z tego dobry spektakl, to już jest inna rzecz. Bo to, żeby powstał dobry spektakl, do tego, żeby powstał dobry spektakl, jest potrzebne spełnienie bardzo wielu warunków wstępnych. To znaczy, że jeśli na przykład w tym teatrze jest tak ogromny zespół, i wiemy, że dobrze by było, żeby ten zespół zaistniał w tym spektaklu, prawda? No to jeśli ja bym przygotował na przykład inscenizację, która zawiera w sobie, nie wiem, 5 ról, a reszta to są wszystko tłumy, no to trochę się ludziom nie chce grać wtedy, wiecie? To znaczy jest coś takiego, że ja sam jako aktor czułbym, no dobra, przecierpię, trzeba, dobrze zrobię, ale nie ma tego imperatywu, który mówi walczę. Natomiast jeśli jest tak, że może tych zadań jest dużo, w związku z tym nie każdy ma ogromne, ale te zadania są, to i mają szansę być, mieć swój początek, rozwinięcie, koniec, kulminantę wcześniej i tak dalej. Istotne w pewnym momencie. Że są istotne. Czuję, że gdzieś jest potrzebny, istotny. Że jest istotną częścią tego opowiadania, to wtedy, wydaje mi się, wszystko jest na swoim miejscu. To wtedy jest okej. Czarodziejską górę, kiedyś mówiłaś mi, że to twoja ukochana, jedna z ukochanych książek. Tak, ale wiecie, to jest coś takiego, że ona jest tak trywialnie mówiąc, piekielnie nudna, scenicznie. To znaczy, trzeba by znaleźć język, i to oczywiście już sobie będę zaprzeczał, trzeba by znaleźć język sceniczny, który by spowodował, że to może być ciekawe na scenie. To jest niezwykle pasjonująca książka, ale jeśli się ma czas i ma spokój. Wiecie, to jest opowieść, akurat Czarodziejska Góra, o tym, że wyjeżdża młody mężczyzna do sanatorium. Tam to sanatorium go wchłania, bo okazuje się, że też jechał tylko jako odwiedzający, a okazuje się w trakcie, że jest też chory i został tam na wiele lat. I teraz jakąś bardzo ważną częścią tej opowieści jest czas, który płynie i to, że to trwa i trwa i trwa i że tam się celebruje, że tak powiem, słowo, celebruje się zachowania,
I teraz jak my będziemy się śpieszyć w takim scenariuszu, no to też to nie odda ducha tego. Więc mam poczucie, że wiele rzeczy nie wiem, po prostu inaczej, nie umiem tego zrobić, co nie znaczy, że to jest niemożliwe, że pięknie zrobić czarodziejską górę na scenę, jeszcze w teatrze muzycznym, że to jest niemożliwe, bo to było bardzo, bardzo krzywdzące i bardzo nieprawdziwe. Tylko ja jeszcze nie umiem. I mam poczucie, że na przykład w tym teatrze to też jest tak, że to nie jest tytuł, na który przyjdą masy. Wiecie, to jest też taka rzecz, że nie wolno, takie mam wrażenie, że jeśli się pomija te takie bardzo istotne sprawy, które powinny na wstępie być ogarnięte, to znaczy jak zapełnić te 1200 miejsc, czy ile ich jest, prawda? Jak sprawić, żeby sam tytuł sprowokował do ludzi, o ciekawe jak to zrobili, ciekawe co z tego będzie. Żeby tam się zapowiadały fajne role, żeby ludzie mieli przed jeszcze o czym rozmawiać, to wydaje mi się, że to jest ważne. Tutaj aż się nasuwa zły. Ludzie do dzisiaj pytają, dlaczego, dlaczego? Ale właśnie to jest kwestia, tutaj wydaje nam się jednak tytułu, bo niestety, jak się okazało, Polacy nie kojarzą. Okej, okay, może tak to wyszło. W pewnych kręgach jest kultowy i dla mnie był, ale rozumiem, że mogą Polacy nie kojarzyć tytułu, no i że tak. Ale słuchaj, lalka. Nie wiem, czy wiesz, że lalka jest w środowisku muzykalowym, wśród miłośników i wśród w ogóle muzykalowców nazywana królową muzykalu polskiego. Tak jest. Także tutaj masz królową. A czy ty byś wśród swoich spektakli wyłonił króla? Do tej lalki. Ojej. Trudne bardzo. No. Ja na pewno z tych takich moich najbardziej ukochanych, takie mam wrażenie, które poniosły i które były wielkie w sensie pracy, ale też i w sensie takiego dobrego odbioru, to na pewno Chłopów też zaliczył, że to jest jeden z moich ulubionych. Na pewno bardzo kocham Mistrza i Małgorzatę z Wrocławia, z Kapitolu. Musiałbym się zastanowić jeszcze nad kilkoma, ale jakbym miał wybierać, tak musiał, to wydaje mi się, że te. To też zależy, jakie kryterium przyłożyć, te, które są najwięcej. No właśnie, i to tak też nie wiem, bo tego było tyle, że czasami mi się wydaje, że to jest ten tytuł, a potem sobie myślę, a ten, a widzowie jeszcze co innego uważają i... No, trzeba zrobić taki ranking miłośników twoich wszystkich, to zrobimy, wiesz. Który na króla? Ja bym nie umiała wybrać. Po prostu też każdy jest taki, każdy jest kościelniakowy i każdy jest jednocześnie zupełnie inny. Chociażby tu w teatrze nie umiałabym wybrać między Wiedźminem, lalką a chłopami. Teraz w repertuarze. No ja bym też miała kłopot. Nie. No, bo jednak też zapewniłeś mi, że taką osobistą wycieczkę sobie zrobię. Tak, zapewniłeś mi naprawdę najciekawsze role w moim życiu artystycznym, także bardzo ci dziękuję. Cieszę się i ja tobie dziękuję. Nie, to możemy to wyciąć, ale mówię, że ja tobie dziękuję też, bo po prostu, wiesz, dzięki temu, jak chociażby Maria w lalce jest dzięki tobie, no to jest świat, nie? To jest cudownie. Ja kocham, cudownie. Kocham to prawda. I też właśnie Piotrka Dziubka muzyka, nie? Ale też Jazz Baba Riba, no to taki był numer mój ukochany. Taki ukochany. I te dwa właśnie podziękowania i Jazz Baba Riba, no. To są takie, wiecie, no, to są fajne rzeczy, że możesz powiedzieć, że mam dwie piosenki takie, które mogę nazwać piosenkami mojego życia. No, to jest czad przecież. Fajnie. No ja jeszcze z liceum oglądałam lalkę z czasów licealnych i po prostu jak śpiewałaś i szłaś z liną szytych jakichś tam materiałów, ciary! A pamiętasz, że on się miał palić? Kiedyś miałeś takie pomysły. Takie pomysły. Ale chyba zrezygnować mi dobrze może. Tak. Tak. No dobra, wszystko. Trzeba by kiedyś podsumować wszystkie odrzucone pomysły, to też by wyszedł niezły spek, tak? Te, które miały być. Nieprawdopodobnych, myślę, pomysłów takich sztosowych. Próbujecie do Quo Vadis ile miesięcy? Trudno stwierdzić. Tak naprawdę my jesteśmy po około, jak chodzi o reżyserskie próby, to jesteśmy po gdzieś 18 próbach w tej chwili, a jak chodzi o...
drugie tyle może było choreograficznych, nie wiem czy drugie tyle, ale było też 10. A wokalnych, no to w ogóle, wcześniej no zaczynamy zawsze wokalne, więc... ale to się dzieje podczas sezonu, podczas grania innych spektakli, więc to nawet ciężko powiedzieć, ale tak posłuchać. Teraz dopiero idziemy dość równo, prawda, to znaczy, że już się tylko tym zajęliśmy. Nie? Sprawdziłam w koordynacji, że jesteśmy aktualnie przy 25 wersji scenariusza. 26 już kolejna. I tutaj mi się nasuwa to, co powiedziałeś w podcaście Kapitol na ucho nie tak dawno. Tekst zmienia się wielokrotnie, aby w końcu odzwierciedlić to, co na scenie. Interesuje nas, jak wygląda w twoich myślach ten proces i kiedy dochodzisz do wniosku, że tak, to jest to, nie będzie kolejnej wersji. To jest tak, te wersje to brzmi bardzo tak groźnie, bo to wygląda jakby wersja piąta od szóstej różniła się wszystkim, a tak nie jest. 26 wersja i też, żeby to odczarować, żeby nie było nagle jakichś niepotrzebnych legend na ten temat, dobrze? To jest tak, że powiedzmy wersja numer jeden, no to jest właściwie oryginał, prawda? To jest, a później następuje kolejne ścinanie. Powiedzmy pierwsze 3-4 to się różnią po prostu mniejszą ilością tekstu, coraz bardziej. I zamieniane są tam na piosenki. Natomiast później, no to jest tak, że nie wiem, ja wersję załóżmy piątą, siódmą, tak już mniej więcej jestem zadowolony z tego scenariusza, to może jeszcze cofnę się. W piątej wersji, załóżmy, mam już napisane wszystkie piosenki, prawda? I teraz dlaczego powstaje szósta wersja? No to już dlatego, że mam wrażenie, kurczę, zmienię tę piosenkę, a tutaj też i zmieniam, ale jakbym się rozmyślił, to mogę wrócić do piątej, wiecie, to o to chodzi, że, ja, że czas dopiero pokazuje, co jest dobrze, co jest dobre. I dlatego wtedy powstaje kolejna wersja. Później przychodzi taki moment, kiedy ja wysyłam do czytania realizatorom, prawda, to znaczy kompozytorowi, scenografowi i tak dalej. Ale dzień potem już myślę, nie, tutaj był błąd, tu był błąd, tu mam jeszcze nieogranięte, tu jest niezrobione. Jak to będzie ten sam numer, no to nie będziemy wiedzieli, o którym scenariuszu rozmawiamy. Potem jest tak, że oni czytają te scenariusze i jakby dają swoje korekty. Czasami kompozytor tak napisze piosenkę, że wymaga ode mnie, oczywiście to nie jest jakoś tak, że Wojtek zmieni tekst, tylko sama muzyka, która jest piękna, jakaś fraza, coś wymaga, że to niezręcznie brzmi, trzeba ją poprawić. I tak dalej. Więc powstaje następna. No tak, bo do nas już dotarła 20 chyba, czy 20 która. Tak. Nie widzieli w ogóle tych wcześniejszych wersji. Ale one się już niewiele różnią. To jest tak, jakby jeśli ktoś ma tę wersję, którą w którą czytaliśmy na początku pierwszej próby czytanej, no to teraz to są kosmetyczne zmiany, a być może tych numerków będzie tam 5, nie więcej. Tylko mi chodzi o to, żeby jasne było, którą się porozumiewam. I w tym momencie pozdrawiamy Izę i Kamila z koordynacji, których stół jest zawalony i bardzo dobrze się w tym orientują. To chyba nie, znaczy tak, bo ja... Bywają takie momenty. Tyle aż nie drukują. Tutaj na szczęście jest w miarę właśnie tak, jak Wojtek mówi, że to jest czasami kwestia kilku zdań, jednej zwrotki. To są takie rzeczy, które artyści sobie notują. Staramy się poza tym zamieszczać najnowszą wersję po prostu na tej grupie, którą mamy. Jeśli ktoś chce sprawdzić, ja tam, jak jest nowa wersja, to ja zamieszczam po prostu ją. A cóż, poza tym jest wszystko zdigitalizowane, z komputera. Widzicie, to ja trafiłam na taki moment, rzeczywiście. Może prawdopodobnie. No to dużo gorzej było przy Mistrzu właśnie Małgorzacie. Tam był jeszcze jednak dużo większy chaos i tych wersji się namnażało, i tych druków, i tam były wywalane całe sceny, zmiany, przekładanie. Tam to było po prostu niewyobrażalnie to intensywniejsze to było niż tu. Ja się staram tak pracować, że jeśli ktoś ma mieć zmianę, to my go informujemy. Zazwyczaj jest właśnie post, gdzie ja piszę, słuchajcie, na czerwono są zaznaczone zmiany czy coś takiego i po prostu przepatrzcie sobie to. Słuchaj, mam do ciebie bardzo ważne pytanie teraz. Tak, czy ty tak poza pracą, nie wiem, przed snem, czy czasami gdzieś podróżując, czy ty myślisz o swoich aktorach, ale myślę w takich kategoriach, na przykład o tych aktorach, którzy właśnie bardzo wiele ci zawdzięczają, kochają z tobą pracować, chcą, żebyś wracał, czekają na ciebie, uwielbiają cię, bo takich jest mnóstwo, ale są też tacy aktorzy, którzy
są zrażeni, są jakoś tam w jakiś sposób poczuli się zamknięci i na przykład nie chcą więcej z tobą pracować. Czy ty jesteś świadomy takich spraw? Czy myślisz czasami o tym, czy raczej jednak zostawiasz to za sobą i idziesz dalej? To jest tak, że to się gdzieś tam wyczuwa, że są osoby, często nawet dostaję po prostu bezpośrednie informacje, jest dużo ludzi, którzy po prostu bezpośrednio piszą: Wojtek, dziękuję ci za tę współpracę i jak będziesz miał coś następnego, kurczę, pamiętaj o mnie, bo tęsknię do roboty z tobą. To jest ludzkie, fajne i ja zawsze odpisuję, jak tylko będę mógł i jeśli będę miał możliwość, no to oczywiście tak, tylko tych czynników, które powodują, że ja mam na to wpływ, jest bardzo dużo, więc nie zawsze mogę. Natomiast to, że ktoś może mieć do mnie żal, że ktoś, nie wiem, że nie dostał takiej roli, jak sobie wymarzył, czy że, nie wiem, czy że poczuł się zamknięty, być może tak jest, natomiast ja mogę pamiętać o tych, o których wiem, to znaczy jak dotarło do mnie jakaś sytuacja konfliktowa, no to wtedy myślę o tym, najczęściej staram się rozwiązać taki problem, to znaczy, żeby z kimś pogadać i zamknąć ten temat. Żeby nie było sytuacji takiej, że nie wiem, z kimś jakoś tam pokłóciliśmy czy poróżniliśmy i to tak zostaje. Zresztą od dawna takie sytuacje ja za bardzo kojarzę. Pewnie jest tak, że są aktorzy i to jest chyba też normalne. Jak malarz bardziej lubi malować czerwonym i żółtym, to są aktorzy, którzy bardziej kogoś przekonują, a są, którzy mniej. I drugi reżyser widzi to zupełnie inaczej, inny jeszcze inaczej. I według mnie to jest naturalne, więc to jest tak, że ja w jakiś sposób postrzegam aktorów i staram się iść za tym, co czuję, bo to jest jedyne kryterium, jakie mogę uczciwie dać. Jeśli czuję, że ktoś, nie wiem, nie sprosta danej roli, a dam mu rolę, bo czekał już długo, czy coś takiego, to potem to się zawsze mści. Ja kilka razy ustąpiłem na czyjeś, jakby to powiedzieć, podszepty i tak dalej, żeby tak zrobić i za każdym razem potem żałuję, bo moja intuicja mnie nie myliła. Więc jeśli jest tak, że ja się mylę, to wtedy mam tylko pretensje do samego siebie, prawda? Jak wtedy próbujesz wybrnąć z tego? Mówię. Ja w ogóle mam takie poczucie, że jeśli, zresztą pewnie wiesz, na próbie jest, że jeśli, nie wiem, próbuję w jakimś kierunku pchnąć jakąś scenę i czuję, że to jest kierunek zły, to najlepszym rozwiązaniem jest powiedzieć: przepraszam, mój błąd, cofamy, robimy jeszcze raz w innym kierunku. I wtedy to jakoś nikogo nie denerwuje. Tak jak aktor ma prawo się pomylić, tak ja też mam prawo się pomylić. To jest najszybsze wybrnięcie z tego typu sytuacji, zachowując taką wolność popełniania błędu, która jest konieczna w tego typu pracy. Natomiast jeśli po prostu takiej wolności sobie nie damy, no to wtedy tkwimy w tym, że to było dobrze, tylko pani się pomyliła, albo pan się pomylił, no to wtedy narażamy się na to, że ktoś powie: no nie, prosiłeś o to, Wojtek. No, tośmy się źle zrozumieli i zaczyna się jakaś długa rozmowa, nie wiadomo o czym. Jakaś obrona Częstochowy też nie. W ogóle masz bardzo dużo zróżnicowanych metod na pracę z aktorami i to widać przy pracy. Dobrze, to nie działa, spróbujemy inaczej, to i to. Ale czy miałeś taką sytuację kiedyś, że już po prostu nic nie działało i co tu zrobić? Działa, zdarza się tak, że nic nie działa i wtedy najczęściej trzeba to zostawić sobie i po prostu mówić, tylko po prostu od czasu do czasu, żeby wypatrzeć różnicę pomiędzy dręczeniem aktora, że będę przy wszystkich mu mówił: jest fatalnie, jest źle, po prostu bardzo, bo to dręczy człowieka. Czasami też przy wszystkich można powiedzieć: kurczę, tu jeszcze to popraw, bo to wtedy stymuluje. Trzeba bardzo to jakby... Właśnie, jeszcze muszę być psychologiem, zależy od człowieka, komu jak. Dokładnie. Więc czasem tak, a czasem trzeba na boku powiedzieć, a czasem po prostu powiedzieć: kurczę, to nie działa, nie wiem jak ci pomóc. I też się tak zdarza, że nie wiem jak ci pomóc, to nie działa, tylko wtedy trzeba nazwać, co nie działa. Często mi się to zdarza, tylko może tutaj rzadko, ale zdarza się to, nie wiem, w szkołach teatralnych, kiedy nie wiem, próbuję na przykład jakieś emocje wydobyć z któregoś ze studentów i tak dalej. Jeśli czuję, że on jest bardzo zdolnym, cudownym człowiekiem, tylko akurat w tej piosence nie jest w stanie, na którą pracuję, nie jest w stanie wydobyć z siebie głębszych emocji i ja już spróbowałem od jednej, drugiej, trzeciej strony i to nie działa, no to wtedy trzeba mówić tylko. I czasem to działa, czasem nie też, czasem po prostu
trzeba coś zostawić. Tak, czasem trzeba się pogodzić z tym, że nie wszystko będzie dobrze. No, no. To samo powiedziała Agnieszka Płoszajska, że tak, jeżeli we współpracy reżyser, aktor coś jej nie wychodzi, to wybiera rozmowę finalnie. Tak. Dokładnie to samo. Tak. I to jest świetne nawiązanie do kolejnego pytania. Znane są wieloletnie współprace z różnymi twórcami, realizatorami. No tutaj pierwszy na myśl mi akurat przychodzi Piotr Dziubek, a później rozstania po wielu latach z tymi twórcami. I też pytanie, czy przeżywasz? Czy takie rozstanie budzi emocje? Czy zachowujecie dobre relacje? Czy myślicie czasem o powrotach? Nie tylko z Piotrem Dziubkiem, ale też z innymi artystami. Jak to jest? To jest tak, że oczywiście, że to jest bardzo rzeczywiście piękny temat i fajne pytanie, ale to jest trudne. To znaczy jest tak, że te relacje nasze są bardzo... Relacje prywatne są bardzo wplecione w zawodowe. Nie da się tego odróżnić. To jest tak, że jeśli już mówimy o przywołanym Damianie czy Piotrze, to sytuacja jest taka, że myśmy dużo więcej ze sobą spędzali czasu właściwie zawodowo niż prywatnie. Myśmy się właściwie bardzo rzadko, jeśli w ogóle, nie wiem, z Piotrem, to nie pamiętam, żebyśmy się umawiali po prostu na kawę, pogadać czy coś takiego. Podobnie z Damianem. Czasem bywało, ale też niedużo. Generalnie łączyła już sama odległość, nie wiem, i tak dalej. Różne prace. Jest tak, że jeśli w pracy zaczyna się nam coś rozchodzić, a to czasami, no wiadomo, że to są faceci, których niezwykle cenię, prawda? To są wybitni twórcy obaj. Wierzę, że się jeszcze zdarzy nam razem pracować, ale jak jest taka sytuacja, że gdzieś nam się rwie komunikacja, że oni słyszą co innego, a ja co innego mam poczucie, że powiedziałem i odwrotnie, to mam wrażenie, że wtedy trzeba od siebie odpocząć, po prostu. I donikąd prowadzi według mnie w którymś momencie mówienie, bo on zawinił, albo ten zawinił, albo coś takiego, tylko najwyraźniej pojawia się jakiegoś rodzaju ściana, której trzeba dać czas po prostu. I to jest najlepszy taki wtedy jakby sygnał, że trzeba pójść w innym kierunku, chociaż bardzo się nie chce, bo to, wiecie, rozstanie z tak wybitnymi twórcami, jak ci, o których mówię, no to jest zawsze bolesne, prawda? Ale po prostu trzeba, no bo życie nas prowadzi w różne kierunki. To jest też tak, że kiedy zaczynałem współpracę z Piotrkiem Dziubkiem, ja i Piotr byliśmy zupełnie innymi ludźmi niż 10 lat później, kiedy te drogi nam się rozeszły. Podobnie z Damianem, prawda? Podobnie, nie wiem, z innymi jeszcze twórcami. Z Jarkiem wróciliście do siebie, na przykład z Tankiem na chwilę. Na chwilę, ale potem też to się gdzieś musiało rozejść, prawda? Wiecie, często jest tak rzeczywiście, że jest jakieś jedno zdarzenie, które jest tym zapalnikiem, które przekracza miarę, prawda? Że z którejś ze stron pada, na razie zadajmy spokój, prawda? I wtedy przestajemy ze sobą na jakieś... To też jest takie naturalne, bo to i w większości zespołów przeróżnych, czy teatralnych, czy zespołów, nie wiem, czy jazzowych, nawet rockowych, no coś takiego następuje, to można na palcach jednej ręki policzyć takie... Z Piotrkiem też przygotowaliśmy niedawno Olimp w szkole teatralnej, więc ja wierzę, że tu się jeszcze mogą nam drogi zejść. To nie jest tak, że to jest jakby zamknięta sytuacja. Tak, że na chwilę się coś wyczerpuje, być może jakieś twórcze, takie, nie wiem, energetyczne gdzieś powiązanie i trzeba... Nie? Wierzę, że tak. Że ja w ogóle nie lubię doprowadzać do takiej sytuacji, że już jest, jakby to powiedzieć, taka, że padną, nie wiem, jakieś takie słowa, czy takie czyny zostaną popełnione, że nie ma powrotu, że są spalone mosty. Tylko... Ale właśnie, bo rozmawiasz, tak? Jak kończycie współpracę, rozmawiacie, to wolisz to wyprzedzić. Właśnie nie ma, że nagle dzwonisz do kogoś innego i ten się dowiaduje, że zadzwoniłeś do kogoś innego. Nie. Tutaj uczciwie muszę powiedzieć, że tak nie robię, ale też dlatego, że nigdy sobie nie obiecywaliśmy jakby wyłączności. Tak, ale to też jest tak, że to działa tak samo w drugą stronę, że Piotr, czy Damian, czy którakolwiek z innych osób, czy Ewelina, prawda, cudowna, oni nagle mówią: Wojtek, nie mam tutaj czasu, bo mam inne zajęcia. Ja to muszę tak samo szanować i to tak samo działa w dwie strony.
No Ewelina tu ostatnio o tobie takie rzeczy powiedziała, że nic, tylko musisz tego posłuchać. Cudownie. Ewelina jest jak najbardziej światłem, że tak powiem, musicalu, światłem choreografii i wierzę, że wspaniała, cudowna droga przed nią. Także. No na pewno. Powiedziałaś ostatnio na próbie niesamowite zdanie. Tak mi się to spodobało, że to zapisałam, robiąc scenę. Zdaje mi się chyba, że z akty robiłeś scenę. Powiedziałeś: czasem ważniejsze jest to, czego się nie zagra, od tego, co się zagra. Opowiedz o tym, bo ja wiem, o co chodzi, ale to jest piękne zdanie. No, jest tak, że kiedy pojawia się jakiś problem między dwoma postaciami, te postacie się spotykają ze sobą na scenie, no i dochodzi do tego spięcia, to widz jakby czuje, widzowie już czują wszelkie scenariusze. Jeśli się dwie postawy stykają, czarna i biała, no to wiadomo, że to się będzie mieszało i na końcu powstanie coś szarego, prawda? Albo bardziej grafitowego, albo bardziej bladego, nie wiem, prawda? Ale mniej więcej w takim kierunku ta sytuacja pójdzie. Ścierają się te poglądy, albo się nie zmieszają, zupełnie nie wiem. I dlatego mam takie poczucie, jakby trzeba trzeba dyskutować z tym, co widzowi powstaje w głowie. Więc jeśli widz już wie na przykład, że akta jest wściekła, no to po co to grać? Prawda? Na przykład. A wtedy, kiedy już sobie pomyśli, Jezu, dlaczego ona jest taka chłodna, może to jest fajne, to wtedy pozwolić jej krzyknąć, na przykład, nie? To znaczy, żeby, nie chodzi o to, że to jest tylko taka łamigłówka, ucieczka przed widzem, bo to byłoby dość tanie. Natomiast mam poczucie, że my sami tak w życiu działamy, w kłótniach, w wszelkiego rodzaju relacjach, że staramy się uniknąć oczywistości, trywialności, że staramy się być pierwsi w jakimś działaniu, w jakiejś czynności, w jakiejś myśli, w jakimś... Tak, albo że coś ukrywamy i zupełnie inaczej nie pokazujemy tych emocji tak kawa na ławę, nie? Prosto. Dokładnie, więc mam poczucie, że to jest jakaś ciągła walka i kompromis pomiędzy tym, żeby jednak dać aktorowi na tak dużej scenie możliwość eksplikacji, możliwość wyprowadzenia emocji, ale z drugiej strony też, żeby nie został zimny, ale z drugiej strony też, żeby nie wpadał w oczywiste tory emocjonalne. Prawda? Żeby tak poza tym nazwać emocje, żeby tak dotknąć takiej mapy emocjonalnej w człowieku w takie miejsce, które będzie oryginalne, które będzie ciekawe i które spowoduje, że nieco... Może nie inaczej, ale po ludzku spojrzymy na postać, prawda? Dlatego potem to jest wszystko takie krwiste. To, o czym tutaj ludzie mówili, nie? Że te kobiece postacie, że one nie są albo lelije, albo wściekłe jakieś krowy, tylko że są tak skomplikowane. Bo myślę, że w ogóle tak jest trochę, że w życiu, jak się kłócimy, kochamy i tak dalej, to działamy normalnie, to się normalnie kłócimy, normalnie kochamy i to jest jakieś normalne. Natomiast scena przyzwyczaiła nas do wielkich jakichś schematów, prawda, które też się nie biorą znikąd, bo one się biorą też z ludzkich zachowań. Tylko żeby doprowadzić miejsca w to miejsce tej kulminanty, to potrzeba często bardzo, bardzo dużo czasu, dużo drogi, dużo świadomości, żeby widz tam z nami dotarł, gdzie można, załóżmy, zapłakać, nie? Gdzie można się jakoś tam otworzyć mocniej i tak dalej. To jest jakaś zawsze trudna sytuacja, nie? Droga, proces. Tak. Bywasz czasem zdziwiony na etapie tworzenia musicalu, czy raczej masz już założony ten koncept i jedziemy mało co? Jestem codziennie zdziwiony. Cały czas jestem zdziwiony. To znaczy jest tak, że musicie wiedzieć, że nie wiem, scenariusz, który się pojawił, prawda, ta wersja 20, któraś już, tak, to ona powstawała półtora miesiąca w górach, prawda? Ja się tam pojechałem, zamknąłem, to żeby te 180 tysięcy słów, które są na początku, się zamieniło w 20 tysięcy słów, to po prostu potrzeba było bardzo długiego procesu, właściwie mieć książkę w głowie, najpierw 3-4-krotnie ją przeczytać. I to jest tak, że jakby to powiedzieć, w dygresji zgubiłem, przepraszam, pytanie, jeszcze raz. Czy dziwisz? Dziwię, tak, tak. W związku z tym dziwię się, więc powstaje obraz tego, jak to powinno wyglądać. Wiecie, jeśli się półtora miesiąca siedzi nad jakąś sceną, no to się dokładnie już ma wyreżyserowane. Ten przyjdzie stąd, ten tak wygląda i tak dalej. Tak to widać przy pracy z tobą, jest wszystko tak przemyślane. No, ale potem dostaję kostiumy,
które są dużo lepsze niż to, co wymyśliłem. I to myślałem, wow, to jest super. Potem wyobrażałem sobie jakąś scenografię i dostaję od Mariusza Napierały scenografię, która jest 3 razy lepsza. A muszę przereżyserować sobie wszystko w głowie, ale myślę, Jezu, ale warto w to pójść, bo to jest lepsze niż to, co ja sobie wymyśliłem. Potem jest to samo z choreografią, a potem już z żywymi aktorami, jak ja sobie wymyślę jakieś emocje przy kartce, przy biurku, to one są papierowe. Ja tak nazywam. To było z Kubą, pamiętasz? Tak. Jak cudownie. Kuba przywalił. Nagle w miejscu, gdzie ja się w ogóle nie spodziewałam, że to aż tak może działać, bo to potrzeba bardzo wysokiego, po prostu dużej otwartości, dużego takiego nieprawdopodobnego kursztu aktorskiego, co tu dużo mówić. Kuba wybitnie sobie tutaj, wybitnie pracuje, tak bym to nazwał. Wjechał, że Wojtek siedział, mówi, nie wyobrażałem sobie tego tak, ale to świetne, to musi tak zostać. Tak, bo to przekroczyło moje oczekiwania. Uwielbiam takie momenty, kiedy aktorzy wiedzą lepiej, kim jest postać niż ja. Wiem to. To jest po prostu, jak do takiego czegoś doprowadzamy, to jest najciekawiej. Nie? W podcaście Kapitol na ucho, po raz kolejny, zapytany zostałeś... Pozdrawiamy Kapitol! Tak jest, pozdrawiamy ja oczywiście. Nie widać, już wyschło, jest tak ciepło, że już wyschło. Zostałeś zapytany, czym jest dla ciebie Kapitol, odpowiedziałeś, że domem, tak jak wiele innych teatrów, czyli zdefiniowałeś teatr domem. A z racji tego, że bardzo pilnujesz swojej prywatności, samo nasuwa się pytanie, jakbyś zdefiniował swój dom, dom. Czy masz czas na ten dom? To jest tak, że mam czas wbrew pozorom i to jest tak, że oczywiście tego czasu nie jest tak dużo, jakbym chciał. To kiedy tutaj siedzę z wami, no to trudno, żeby ja wyjeżdżam często. Natomiast jest tak, że kiedy jest już ten czas dla domu, to on jest taki wyłączny. Ja staram się być rękami i nogami, że tak powiem, spędzać tego czasu jak najwięcej. Potrzebuję domu bardzo, potrzebuję tego ciepła, ono mi daje energię, ładuje moje baterie i powoduje, że w ogóle mogę robić to, co robię. Bo bez mojej Reni, bez Staszka, bez mojej córki Marysi kochanej, nie byłoby mnie tutaj z wami, bo po prostu wierzę, żebym się rozwalił. Oni mi dają ciągłą siłę taką bycia, jakby to powiedzieć, taką siłę bycia poza domem, bo wiem, że gdzieś jest centrum, które jest dla mnie niesłychanie ważne. Stabilność, jakieś korzenie, tak? Że coś masz bardzo takiego... Bardzo jest to konieczne, bardzo jest to potrzebne. Nie zawsze sobie zdawałem z tego tak sprawę, jak powinienem sobie zdawać z tego sprawę, natomiast myślę, że powoli do tego dojrzewałem i że teraz już to wiem i dziękuję, że mam taką rodzinę, jaką mam i bardzo staram się po prostu czerpać z niej tyle, ile mogę i dawać jej tyle, ile mogę. Natomiast najtrudniejszą rzeczą oczywiście jest czas. No ale staramy się, tak. W dobie tego work-life balance próbujesz, czy musisz celowo przestawiać swój umysł, czy po prostu płyniesz, to się dzieje samo, wracam z pracy do domu, teraz jest czas w domu. Mogę pomyśleć chwilę o pracy, ale później przestanę, zajmę się rodziną. No nie jest tak. Renia często mówi mi, odłóż komputer, bo rozmawiasz ze mną. Ja noszę pracę w domu, co jest fatalne, ale noszę ją też. Staram się być, natomiast bywa tak, że idę ze Stasiem, moim synem ukochanym, do kina i on mnie pyta, tato, o czym myślisz? Bo ja się zamyśliłem na chwilę, bo akurat reżyseruję tam którąś scenę. Wiem, że tak nie powinno być. Tak mają wszyscy ludzie, dla których praca jest taką pasją, wiesz? Że to nie zawsze możesz się tego oddawać. To przypływa do ciebie. Wiem, ale to nie jest usprawiedliwienie mimo wszystko, bo po prostu wierzę, że dla tych bliskich się powinno być całym sobą, więc nie traktuję tego, że wolno mi, natomiast mogę powiedzieć, że się staram i walczę z tym, nie? Wszyscy chyba walczymy. Tak, no. Po prostu tak trochę jest, że żyjemy tymi dwoma światami, ale to przestawianie często mózgu to jest tak, że to nie tylko jest dom i praca, tylko ta praca się jeszcze dzieli na pracę w jednej szkole teatralnej, gdzie jest inny materiał, inni studenci. Dzień później drudzy studenci, druga. Potem w domu jeszcze trzeba pisać scenariusz do trzeciej sztuki, a inną się reżyseruje. Więc po prostu a inną się jeszcze czyta, prawda? I to jest tak, że... Wiecie, że teraz nie, że to jest tak, że na początku to mi się wydawało, że raz czy drugi byłem taki trochę przymuszony, że to trzeba ogarnąć,
A teraz to jest tak, że ja po prostu lubię dawać zajęcie swojemu mózgowi i mnie to gdzieś tam kręci, nie? Chyba w ogóle taką przemianę przeszedłeś, zauważamy wszyscy. Ja to usłyszałam pierwszy raz od ludzi z Kapitolu, jak zrobiłeś Ostatek płynie. Rozmawiałam z ludźmi i mówią, Jezus, ten Wojtek to się tak zmienił. Boże. Sam Wojciech o tym mówił. Taki dystans, taki Kapitolu. Taki dystans, taki spokój. I my to teraz też widzimy, także no właśnie, jakieś dojrzewanie, jakaś praca nad sobą. Co no mam nadzieję. Wiecie, to jest tak, że jak się ma 20 parę lat i się zaczyna reżyserować, czyli dowodzić ludźmi, to nie ma możliwości, żeby człowiek nie popełniał błędów. Człowiek jest głupi, przepraszam. Ja mówię o sobie, oczywiście nie, że wszyscy, tylko na pewno dotknęło mnie milion błędów i milion takich kontaktach międzyludzkich i niecierpliwość i czasem złośliwość z mojej strony, wszystko to wiem i jeśli mogę, to przy tej okazji przepraszam. Dobrze, proszę o wybaczenie. Tak. No jasne, wiem, staram się do dzisiaj nie mieć, już mam nadzieję od iluś lat, ale nie trzymać takich rzeczy, nie wiem, nie trzymać urazy, nie trzymać takich rzeczy, które powodują, że gdzieś mam zamknięte drzwi, bo to tylko niszczy od środka. Natomiast uczymy się nie tylko zawodu, ale uczymy się też bycia człowiekiem, prawda? Więc tak myślę, że to też na tym polega. Nie? Piękna puenta, a na zakończenie proszę powiedzieć, no może w dwóch zdaniach ci się uda, jakie będzie Quo Vadis? Wow. Ja cały czas się dowiaduję tego, jakie będzie Quo Vadis, bo nie wiem, ostatnio mieliśmy scenę z wiedźmami, prawda? Z furiami, które przyjęły taką trochę właśnie formę wiedźm w tej jednej ze scen. I nagle ten kolor w ogóle mi poruszył, poszedł w inną stronę zupełnie. To jest tak, że na początku reżyseruję głową bardziej, oczywiście też emocjami, ale one bardzo ewoluują w trakcie. Się okazuje, że to jest coś innego. Nagle są jakieś dobrze zagospodarowane obszary, gdzie wiem już, że to będzie pewnie tu i ówdzie mocne, czy będzie duże show i tak dalej. Ale często te najciekawsze rzeczy pozostają długo tajemnicą i walczymy o to, żeby one się urodziły na scenie. I na przykład właśnie taka scena jak tamta z Winicjuszem i Aktę, to jest taka scena, która mi otworzyła, ja potem z drugą reżyser, z Kasią Witkowską rozmawiałem, mówię, od dzisiaj wiem, że ta scena, że w ogóle ten spektakl będzie jeszcze taki. Po prostu bardzo, bardzo, dla was to było pewnie niewiele. Wiesz co, dla nas to też było takie dopełniające bardzo. Okej. Okay. Dla mnie to było nie tylko do tej sceny, tylko w ogóle nie do roli, tylko do całego spektaklu. To nagle było, bo ty już szerzej patrzysz. Zrozumiałem obszary, jakie tam się zapełnią gdzieś tam, gdzie jeszcze mogę szukać, co mogę wam proponować i tak dalej. To wszystko, co jest łatwe do przewidzenia, to najczęściej jest do kosza. To znaczy, to musi być, tylko istotne rzeczy są gdzieś pomiędzy. Są te zaskoczenia. No, trzeba być zaskoczonym. A jakie będzie Quo Vadis, tego się Państwo dowiecie po prostu we wrześniu. Tak. Dzięki! Dzięki. Dziękuję Wam. Dzięki. Cudownie. Dzięki.